Co przygotowuje JCK na ten rok? Jesteśmy już bardzo stęsknieni tego, żeby móc zacząć się spotykać i aby móc zacząć tę kulturę konsumować nie tylko online. Chcesz pozbyć się niechcianego auta? Mamy rozwiązanie. Jest umawiany termin odbioru danego pojazdu, wysyłane są laweta bądź lawety. O obowiązkowych szczepieniach przeciw COVID-19. Powinniśmy mieć wybór. A Państwo jak myślą? Uważamy, że powinniśmy mieć wybór. Tuż przed weekendem, wita Państwa, Paweł Guszała, zapraszam na serwis. Trwa festiwal Pestka. Na ostatniej konferencji zapowiadającej to wydarzenie zapytaliśmy przedstawicieli Jeleniogórskiego Centrum Kultury, jakie inne ciekawe imprezy zorganizowane zostaną przez nich w naszym mieście jeszcze w tym roku. Oto co usłyszeliśmy. Rząd stopniowo łagodzi obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Otwierane są kolejne sfery naszego życia, w tym także kultura. Jesteśmy już bardzo stęsknieni tego, żeby móc zacząć się spotykać i aby móc zacząć tę kulturę konsumować nie tylko online, co jest teraz koniecznością, ale także na żywo, bo tak naprawdę nic nie zastąpi takiego spotkania ze sztuką na żywo. No właśnie. Co dla spragnionych kultury przygotowuje jeszcze JCK? Co ciekawego będzie można zobaczyć w najbliższym czasie? Z tego co się dowiedzieliśmy, 26 i 27 czerwca czeka nas kolejny festiwal Art and Glass, a na przełomie lipca i sierpnia Skok w blok. Ten temat jest bardzo otwarty ze względu na to, że tutaj mamy zapewnione finansowanie również w ramach czeskiego projektu, zupełnie innego. Na przestrzeni sierpnia i września odbędą się kolejne warsztaty z udziałem osób z niepełnosprawnościami i w ramach Silesi Sonans na początku był taki pomysł, żeby w ramach preludium do Silesi Sonans zrealizować spektakl muzyczny w bardzo awangardowej formule. I faktycznie będzie realizowany spektakl teatru muzycznego z osobami z zespołem Downa, z zawodową orkiestrą oraz myślę ze wspaniałymi artystami tutaj występującymi na scenie. Te premiery odbędą się na początku września. W tym roku odbyć się ma jeszcze Krokus Jazz Festival. Trzeba pamiętać, że warunki nadal dyktuje koronawirus. Tak więc wspomniane plany mogą ulec zmianie. Zalegający na posesji stary pojazd to ogromny problem. Oprócz tego, że zajmuje miejsce, to trzeba również opłacać ubezpieczenie OC, mimo tego, że auto nie jest użytkowane. Dzisiaj pokażemy Państwu łatwą drogę do zezłomowania takiego pojazdu. Stary pojazd na podwórku to spory kłopot. Poza niezbyt atrakcyjnym wyglądem niestety zmuszeni jesteśmy opłacać obowiązkowe ubezpieczenie OC i to bez względu na to, czy pojazd jest sprawny technicznie i uczestniczy w ruchu drogowym, czy też nie. Najwyższa kara za nieopłacenie OC to dwukrotność najniższej pensji, czyli 5600 zł. I taką karę przyjdzie zapłacić już po 14 dniach zwłoki. Więc jeśli mamy stare auto na podwórku, które przekształciło się w ozdobę wątpliwej urody i nie jest używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, można zadzwonić i umówić się na odbiór takiego pojazdu. Ktoś do nas zadzwoni, jest umawiany termin odbioru danego pojazdu, wysyłane są laweta bądź lawety, w zależności ile tych sztuk jest. I samochód jest transportowany do nas. Tutaj wszystko odbywa się na miejscu. Po odebraniu auta przez firmę musimy udać się do jej siedziby, gdzie dopełnione zostaną wszelkie formalności. Pracownicy chętnie pomagają w zrozumieniu całej procedury, wypełnieniu dokumentów, a także, co ważne, w odzyskaniu nadpłaconego ubezpieczenia OC. Wszystkim chętnie pomagamy, tłumaczymy, uświadamiamy ludzi, jak zrobić to, żeby legalnie zezłomować taki pojazd. Po dopełnieniu wszystkich formalności na miejscu otrzymujemy gotówkę do ręki oraz dokumenty, które składamy w odpowiednim wydziale komunikacji lub przez internet. Pamiętajmy, że zaświadczenie o zezłomowaniu jest bardzo ważne.
po wystawieniu takiego zaświadczenia te wszystkie obowiązki odnośnie ubezpieczenia wygasają. Przypominamy, że jeśli sprzedaliśmy lub zutylizowaliśmy stary pojazd, to mamy obowiązek zgłosić to w ciągu 180 dni w Wydziale Komunikacji. Kara za niedopełnienie formalności może wynieść nawet 1000 zł. W ostatnim programie Maraton Subiektywności realizowanym na zlecenie portalu Jelonka.com pytaliśmy przechodniów, czy szczepienia przeciwko COVID-19 powinny być obowiązkowe, czy nie? Proszę zobaczyć, jakie padały odpowiedzi. Szczepić się, czy nie szczepić? Oto jest pytanie. I co ważne, każdy obywatel sam może je sobie zadać oraz za siebie zadecydować. Jednak rząd rozważa zniesienie takiej możliwości. Politycy zastanawiają się, czy nie wprowadzić obowiązku szczepiennego przeciw COVID-19. Część naszych rozmówców poparła ten pomysł. Jestem zaszczepiona, jestem bardzo zadowolona. Ale to powinien być obowiązek? Uważam, że tak. Tak? Uważam, że tak. Dlaczego? Ludzie nie powinni mieć wyboru? Wybór to może powinni mieć, ale jak nie chcą, to ich sprawa, ale ja uważam, że tak. Zdanie? Moim zdaniem tak. Uważam, że ci, którzy się nie będą szczepić, powinni po prostu, jeśli zachorują, sami za to zapłacić. Jednak zdecydowana większość napotkanych przez nas osób jest odmiennego zdania. Powinniśmy mieć wybór. Tak. A państwo jak myślą? Uważamy, że powinniśmy mieć wybór. No ale z drugiej strony chodzi o bezpieczeństwo całego społeczeństwa, prawda? No ale nie, powinniśmy mieć jednak wybór i koniec. Ja się nie zgadzam. Jest pani przeciwna? Oczywiście. Temu? Bo ja nie jestem za tym, żeby ludzi zmuszać do szczepień. Każdy powinien mieć wolny wybór. Czyli jednak jest pani za wolnym wyborem? Oczywiście, jak najbardziej. Nie potępiam nikogo, ale też nie chcę, żeby ktoś wymuszał ode mnie, że ja mam obowiązek się szczepić. Powinna to być dobra wola każdego obywatela. Nie powinien być obowiązek. Dlaczego? Powinien decydować po prostu. Ale chodzi o zdrowie, o bezpieczeństwo całego narodu. Każdy powinien o swoje zdrowie decydować sam. Byliśmy za i zaszczepiliśmy się. Nie. Nie? Nie. Dlaczego? Każdy sam decyduje o swoim życiu. Obowiązkowo to tylko do wojska idziemy. Czyli wybór. Wybór, oczywiście. Obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 wprowadzony został ostatnio w Wałbrzychu. Jego zasadność pod kątem prawnym bada już nadzór wojewody i wiele na to wskazuje, że kontrowersyjna uchwała zostanie uchylona. A teraz pozostałe informacje. Znamy kolejne dane odnośnie liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. 6047, tyle nowych przypadków wykryto w trakcie ostatniej doby, z czego 572 na Dolnym Śląsku, 14 w powiecie karkonoskim, a 23 w Jeleniej Górze. Wykonano przy tym prawie 66 tysięcy testów. W tym czasie pośrednio i bezpośrednio z powodu COVID-19 zmarły 453 osoby. Jeleniogórska policja podała, jakie problemy zgłaszali mieszkańcy naszego regionu w kwietniu tego roku na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że za jej sprawą można przekazywać informacje do służb mundurowych o określonych zagrożeniach występujących w okolicy. W tym czasie dokonano 72 zgłoszeń dotyczących naruszeń ładu i porządku publicznego. 16 dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, 14 przekraczania prędkości, a 13 nieprawidłowego parkowania. Należy podkreślić, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112. Tyle na dziś. Zapraszam państwa na jutrzejsze wydanie Wydarzeń Tygodnia. Do zobaczenia.